Gutmeister, a powiedz nam, co tam w tej twojej norze słychać? Ano, dzieje się coś. Cały czas coś do przodu. Czemu nora? Czemu nora? A żona tak mówi, że znikam jej do nory, uciekam jej za szybko. Każdy facet powinien mieć swoją norę. Dosłownie i przenośni, przetłumaczcie sobie to po swojemu. Działam tutaj. Tu mamy płaskowniki. Podzieliłem całą stal, którą znalazłem. Zgromadziłem tutaj. Tu są profile, kawałki profili, kawałki kątowników, rurek. Wszystko jest podzielone, posegregowane. Dłuższe elementy, krótsze. Wszystko, co mi się udało znaleźć, w ten sposób sobie to podzieliłem i na pewno łatwiej mi będzie się teraz tu odnaleźć. Tutaj jest taki kawałek pomalowany już, żeby właśnie już tutaj nie brudzić, nie trzeba było tego aż przykrywać tak bardzo. Wszędzie jest wszystko przetarte szczotką drucianą, wszystkie ściany, sufit również. Wszystko, co odpadało, w szczególności na tych trawerzach, wszystko zeskrobałem. Tutaj w rogach również pojawiły się oczywiście nowe bruzdy, ubytki, które trzeba będzie uzupełnić klejem. Tam również trawerzę tutaj, tą podpierającą, również przeczyściłem. Tak co z wierzchu odpadało, wszystko oderwałem, bo wszystko by się znalazło na suficie podczas malowania natryskowego wapnem. Także wszystko musiałem oderwać, przeczyścić tak lekko szczotką i przedmuchałem oczywiście całą powierzchnię sufitu, ścian, również tej trawerzy, okna. Wszystko przedmuchałem kompresorem, żeby wszelkie luźne elementy nie przeszkadzały przy malowaniu natryskowym, przy bieleniu. Wymieniłem tutaj drzwi. Sheraton może to nie jest, ale to trzeba dwie ręce najlepiej. Ciągnie wiater dzisiaj. No. Pasowały praktycznie. Brakuje tam może centymetr. Jest tu lekka szpara, ale to się tam. Fajnie, bo przybyła szyba, także jest zawsze jaśniej w tej drugiej części. I co tu więcej, teraz będę się zabierał za malowanie, a wcześniej uzupełnianie ubytków. Mamy tutaj jednak jeszcze sporo tych dziur do zaklejenia i tam. Także klejenie, a potem bielenie. Nie będę jeszcze robił wylewki, nie potrzebuję tutaj na tą chwilę jeszcze takiej równej powierzchni, bo to jest jednak wydatek dosyć spory. Prawdopodobnie będzie to tak się odbywać, że wyleję po prostu na to, co tu jest, kolejną warstwę wylewki. Tam jest chyba najwyżej, w tym całym pomieszczeniu, tam gdzie ta łopata, i będę się łapał pewnie tamtego poziomu. I tam powiedzmy z 5 cm pójdzie. No i automatycznie tutaj wyjdzie pewnie, gdzie ten rowek jest, to ze 20 cm. I tam też jest dosyć wysoko, więc też będzie pewnie z 5 cm. No, także zrobi się taką po prostu taflę. Bo mógłbym zrywać tutaj, żebym nie musiał się trzymać tamtego poziomu. No, ale to jest kopa roboty. Ja tu sprawdzałem. Gdzieś tu dziura jest. No, w każdym razie znalazłem taką dziurę i wygrzebałem. No jest 10 cm kurczę tego betonu, więc to by było sporo naprawdę tutaj haratania. Sporo roboty wywalania tego. Tylko po to, żeby się delikatnie obniżyć, nie? No, dlatego stwierdziłem, że skoro tu już jest fajna podbudowa, no to powierzchnie jest na tyle wysokie, że zrekompensuje mi, że tak powiem, te parę centymetrów, co mi tu ubędzie. No,
Także na tą chwilę to tyle. Będzie. Skończymy na wybieleniu i pomalowaniu trawerzy oraz futryn okiennych. I na tym skończymy. Kiedyś może w przyszłości zrobimy piękną, równą, wypoziomowaną oczywiście podłogę. Zobaczcie sobie jeszcze tylko teraz, jak sobie to przygotowywałem, te powierzchnie podmalowanie, no i jak robiłem. Tyle, dzięki.